Trzeba by chyba odprawić jakieś nabożeństwo, żeby uczcić tę wielką zmianę, która się w tym tygodniu dokonała w polskiej polityce. Tylko nie bardzo wiem jakie. Żałobne na pewno nie, bo żałować nie ma czego. Dziękczynne, trudno wiedzieć, czy to za to dziękować i komu. No ocencie Państwo sami. Ta wielka zmiana wymagająca jakiegoś uczczenia, choćby tutaj mojego skromnego vlogowego uczczenia, to jest to, że skończyła się totalność. Tak, nie będę się bawił w panią Szczepkowską i mówił, że proszę państwa, w tym tygodniu skończyła się w Polsce totalność, ale się skończyła. Miejmy nadzieję, na jakiś czas scena polityczna została wyzwolona z oparów absurdu i lepiej czy gorzej, ale będzie się przynajmniej na niej coś działo. Tu trzeba oddać co wymaga sprawiedliwość, złożyć gratulacje wielkiemu betoniarzowi, który na 6 długich lat zdołał scenę polityczną zabetonować, bo przypomnę, chodzi mi oczywiście o Grzegorza Schetynę. To on właśnie wymyślił taką formułę. Będziemy opozycją totalną, zapowiedział zaraz po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość wygrało raz za razem wybory, najpierw prezydenckie, potem parlamentarne. I o co chodziło w tej formule, wszyscy pamiętają, ale wyjaśnię. Chodziło bynajmniej nie o to, żeby obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości i żeby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. To oczywiście naiwni, leszcze rozmaici, również w szeregach Platformy samej uwierzyli, że o to chodzi i że to jest celem nadrzędnym i że do tego celu ma doprowadzić formuła totalności. Co znaczy formuła totalności? Odmawiamy jakichkolwiek rozmów, odmawiamy uznania czegokolwiek, nie zgadzamy się ze wszystkim. Rząd nie jest rządem, tylko jakąś prywatną grupą osób. Trybunał Konstytucyjny nie jest Trybunałem Konstytucyjnym, tylko jakąś grupą znajomych, pan magister, był magister Stępień, to nikomu nie przeszkadzało, że magister, ani że był wcześniej politykiem i ministrem, zanim został szefem Trybunału Konstytucyjnego, no ale o obłudzie to nie warto rozmawiać. W każdym razie zastosowanie takiego bojkotu po prostu państwa, emigracji wewnętrznej, co miało dać? No naiwni może myśleli rzeczywiście, że w ten sposób sparaliżują władzę Prawa i Sprawiedliwości, że będą odmawiać przychodzenia do telewizji, rzucać orderami, jeśli ktoś kiedyś order dostał, na przykład od Lecha Kaczyńskiego albo kogoś, że będą mówić, że tu nie ma demokracji, że wybory były, ale się nie liczą, zostały sfałszowane, a jeśli nie zostały sfałszowane, to i tak się nie liczą, bo telewizja była stronnicza. Dobre, nie? Telewizja stronnicza, wielka mi sensacja w III Rzeczpospolitej po 30 latach. No, że w każdym razie, że wszystko na nie, to jak oni tą siłą, ta, mówiąc tak po herpertowsku, ta odmowa, niezgoda i upór doprowadzą do tego, że rządy PiS-u padną. Może ktoś w to wierzy, bo to trzeba być z przeproszeniem ostatnim Sadurskim, żeby takie rzeczy wierzyć. Nie, chodziło o co innego. Ta odmowa, ta niezgoda, to pryncypialne potępienie i odrzucenie, to mnożenie wielkich przymiotników, że Kaczyński to jest jak Stalin, jak Pol Pot, jak Mao, jak wszystko naraz po prostu i Hitler jeszcze do tego, a w ogóle to jest gorsze od ich wszystkich czterech razem wziętych, a tutaj jest reżim straszliwy, po prostu najgorszy w dziejach jakikolwiek istniał. Odebrali wolność, nie ma sądów wolnych i w ogóle nic nie... Dobrze, przepraszam już. Dobrze, dajmy sobie spokój. Więc cała ta formuła miała służyć tylko jednemu. Żeby partia największa w opozycji nie przestała być partią największą w opozycji. I to zadziałało. Patrzcie, co się stało z partią Nowoczesna. Był taki moment, się w Trybunale Konstytucyjnym zaczęły, pamiętacie Państwo, tam te wszystkie pierepałki i okazało się, że jednak opozycja ma potężnych sojuszników na Zachodzie. Komisja Wenecka bryknęła ku zaskoczeniu PiS-u, opowiedziała się po stronie opozycji. PiS się tak troszkę zawahał i zaczął sądzić, że może tutaj wynegocjujmy. W tak zwanym międzyczasie jedna i druga hamowa spowodowały, że to totalnie wyjechało poza konstytucyjne uregulowania. No, zaproponował naczelnik, może tak spotkajmy, spróbujmy jakieś tu wynegocjować powrót do normalności. I Ryszard Petru wtedy jeszcze się liczył,
Powiedział, liczył, miał być premierem zaraz, pierwszym opozycyjnym w ogóle, tak dalej, polski Kennedy, te klimaty. No i powiedział, tak, on, oczywiście trzeba usiąść, rozmawiać, bo zawsze trzeba rozmawiać, tak powtarzam, bo taka mantra liberałów, ale nie w sytuacji opozycji totalnej. Jak na niego wsiadły te wszystkie TVN-y wyborcze, tego ktoś chce, niech sobie poszuka archiwalnych tych. Jak go zjechali od góry do dołu, że zdrada, że totalitaryzmowi rękę podaje, tratatata. I on się zacukał, nie poszedł na te rozmowy. Oni poszli w totalną negację, że Trybunał nie jest Trybunałem. Siedzą w tym 6 lat, już nie mogą z tego wybrnąć teraz. Wszystko, ale nie do końca. Negują i tak dalej. I co się stało z Nowoczesną, co się stało z Ryszardem Petru? Więc nie dziwmy się, że Włodzimierz Czarzasty wyrwał się w końcu z tej klatki, na którą założył Grzegorz Schetyna na całą opozycję. Także dlatego, poza przyczynami, o których mówiłem, już wyrwał się dlatego, że zobaczył, że Szymon Hołownia się też tutaj wybiera być największą partią opozycyjną, zaczął być w niektórych sondażach powyżej Platformy Obywatelskiej, a to już w tym momencie pokazało, no, że jeżeli dalej Czarzasty ma być przystawką przy Platformie, która już nie jest liderem, tylko będzie wiceliderem opozycji, no to czym będzie Lewica? Wicem, to pimpelkiem jakimś po prostu przy tym. Trzeba było zagrać czym? Wiecie Państwo czym. No i oczywiście z jednej strony mamy teraz mnóstwo lol-contentu i te wzajemne zabójcze ciosy, które sobie zadają wczorajsi kamraci z antypisu, oskarżając się nawzajem o wszystko, co najgorsze, i do tego jeszcze te nieszczęsne wariatki z Hezbollahu z zielonymi chustami na twarzach, które krzyczą, że 24 godziny mają wszyscy wypierać, bo jak nie, to one po prostu zrobią coś takiego, ale to takiego zrobią, że nie wiecie po prostu co, i one same też nie wiedzą, ale na pewno to będzie coś strasznego, prawda? A w kamerze za następne 24 godziny to będzie naprawdę coś strasznego, jak nie wysłuchacie. Ten cały lol content niech nie przysłania tego, że scena polityczna ruszyła z miejsca, się rozszczelniła, i w związku z tym warto zauważyć, warto obserwować, proszę komentatorów politycznych, jaki się teraz nowy podział kształtuje. To nie jest samo w sobie dobre, koniecznie dobre dla Polski, że się scena polityczna ruszyła, bo może ona się ruszyła w dobrą albo w złą stronę, ale przynajmniej niech ona się ruszy w stronę merytoryczną. Niech wreszcie będzie wiadomo, socjaliści, etatyści, prounijni współpracują z socjalistami, etatystami prounijnymi. Chociaż jedni są pobożni, drudzy są bezbożni. Jedni mówią, że żołnierze wyklęci byli gut, a drudzy mówią, że żołnierze wyklęci to byli bandyci, bo taki dziadkowie z PZPR-u i UB kazali powtarzać, dziadkowie i działaczy partyjnych i ich elektoratu. Ale jeśli chodzi o przyszłość, w której żołnierzy wyklętych i tak już nie ma, to tutaj zgodność może nastąpić. I niech się taka, proszę bardzo, siła rządząca zdeklaruje, wyklaruje, i niech w opozycji do niej wreszcie zacznie powstawać siła rządząca, która będzie opozycją wobec rzeczy dla Polski decydujących, a nie opozycją taką na emocjach opartą, na histeriach, na symbolach wyłącznie, bo to doprowadziła, do tego doprowadziła opozycja totalna. Śmiejąc się z tego, co tam się dzisiaj dzieje, kiedy ci, którzy uwierzyli w tę własną propagandę, że to jest taki straszliwy reżim, że tu praworządność ginie, że ginie, no ginie na całym świecie, w całym świecie zachodnim ginie, w Unii Europejskiej ginie, ginie w Ameryce pod rządami Bidena, zanika w przerażającym tempie, i to jest rzeczywiście problem, o którym mówiliśmy tutaj wielokrotnie i będziemy pewnie mówić jeszcze nieraz. Odsyłam do kolejnych wykładów w Akademii Zdrowego Rozsądku, ale ci, którzy w to uwierzyli, że oni swoim noszeniem oporników, czy białych róż, czy wieszaków, czy jakichś tam innych gadżetów, czy bazgraniem, czy obwieszaniem balkonów, oni wywalczą wolność, i teraz zostali wydutkani i dobrze, no boli tyłek, wiem, trzeba by ich jakoś tam im zorganizować jakąś pomoc psychiatrów, psychoterapeutów,
wytłumaczyć, że krzyczeli do pisowców, będziesz siedział, to w sumie trafili, bo pisowcy se mogą siedzieć, a oni mają teraz tak obite siedzenia, że długo nie usiądą. Ale niech ta lekcja nauczy, że polityki się nie robi po histeriach. Czy polityki nie należy rozumieć po histeriach, tylko trzeba zrozumieć merytorycznie. Przybędzie nam w kieszeni, czy ubędzie nam w kieszeni? Przybędzie nam pieniędzy, które zostaną w tej kieszeni, czy przybędzie nam pieniędzy pożyczonych, za które nam potem dwa razy tyle zabiorą, zlicytują dom i jeszcze nerkę wytną, jak źle pójdzie. Będzie lepiej, czy będzie gorzej? Będzie więcej bezpieczeństwa, czy będzie mniej bezpieczeństwa? Będą serwisy socjalne, które tak drogie są niektórym sercom, czy nie będzie? Będzie wolność, czy będziemy wszyscy niewolnikami? O takie rzeczy, wokół takich spraw powinna się toczyć debata, dyskusja. Jesteśmy malutki kroczek bliżej takiej sytuacji niż wtedy, kiedy histeria totalna, precz z PiS-em, precz z antypisem przez wiele lat sprawiła, że Polacy kompletnie zostali z myślenia wyłączeni.